Witam wszystkich na kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Dzisiaj ze mną Zdzich. Cześć, witajcie. Cześć. I jak widzicie, jadę kombajnem, a drugi kombajn jedzie przede mną. Wypowiedzie, co go po... Czy go główka boli, czy co? Skąd, po co drugi bizon? Skąd drugi bizon? A czemu taki ładny? Czemu bez kabiny? Czemu taka szyszkarnia ładna, a kabiny nie ma? Wam powiem, okaza się trafiła i go na Aliksie. Bizon zupełnie goły był, ani nie miał szyszkarni. Szyszkarnię kupiliśmy nową. Nową kupiliśmy, bo ta stara tam trochę awaryjności ma, tam nie będę mówił. Jedziemy właśnie na nowe pole z rzepakiem, nie wiem czy wy widzieliście kiedyś na odcinku. Za bizona daliśmy chyba coś około 40 parę tysięcy ze wszystkim, albo około 50 ze wszystkim, coś takiego. No ze wszystkim, no ze stół do rzepaku to tam pan w pakiecie nam dał i oczywiście dzioby. Na szczęście miał dwa, nie? Bo kurde, jednym ta lipa by była kosić. Stół do rzepaku też właśnie ten pan miał, no tylko nie miał kabiny i sieczkarni. Ja sieczkarnię wzięliśmy, kupiliśmy nową, taką ładną niebieską. A kabinę może się kiedyś kupić. No i daszku też pan nie miał. No ale bez daszku wytrwamy jakoś. Obydwa zrobiliśmy na rzepak, bo w tym roku mamy trochę rzepaku, trochę jest. Ja sobie drabinkę rozłożę, żeby wszystko, widoczność lepszą mieć. Czekaj, od czego jest ten pan ASI? O Boże. A! Boże, ale wyszczeliła ta klapa od zbiornika. Widzicie, Miki pierwszy pojechał. Tylko czekaj. I ładnie sypie. Tak. A ty siedzę ładnie, no tak wiesz. Właśnie nie wiem, czy z tego pola był odcinek jakiś. Chyba nie było, bo my je kupiliśmy poza odcinkiem i sialiśmy na wóz. Bo we dwóch wtedy. No, to nie było chyba. Nie było, bo ja dwa razy tutaj coś. Zobaczymy jak to się szkarnie. Ty, elegancko są animacje w tej szkarnie nawet zrobione. Tak? No. Sypie, sypie. No, potem po przyczepki jeszcze pojedziemy, to zobaczycie też, myślę, to na filmie. Staniemy sobie. Kamienie jakieś są tam, widziałeś coś? Nie, nie ma właśnie. Jakoś właśnie w szoku jestem. No dobra, to będzie trzeba ale potem... Ale tak, wiesz, drugi przyjazd tak trochę wolniej jeść, bo czasem, wiesz, od miedzy może nie ma, ale... Czy od miedzy zazwyczaj powinno być. Nie no, ja tu wiesz... No, ale czasem, wiesz, tam z drugiej strony może być trochę więcej, wiesz? No, bo tam jakieś są wyrobiska też tam, nie wiem, co tam się działo. No, w bizonie co robiliśmy, to wymienialiśmy tutaj te węże hydrauliczne tu po prawej przy headerze, bo tamte stare to były tak popękane, nie, że masakra. Co jeszcze? Wiadomo, no smarowanie to wiadomo. Oleje były też wymieniane i niektóre paski jeszcze wymienialiśmy. No, ten główny pasek to tam jest do ten, do mucarni. No, i to wymienialiśmy wszystko. Zobaczymy jak ten bizon będzie szedł. Mam nadzieję, że będzie nam dobrze się sprawowało. Możecie łapkę w górę zostawić, taka fajna akcja na dwa bizony, tylko szkoda, że mi Miki trochę uciekł. A widzicie, pole tak duże. Przyhamuje. Pole duże, zapłaciliśmy za nie, kurde, ile? 70 chyba tysięcy, ale wy pewnie się zastanawiacie, skąd my tyle pieniędzy mamy, a my mamy tyle pieniędzy z krów po prostu, bo tych krów jest coraz więcej. Miki zapomnieliśmy krów kupić, bo pierwszy dzień lata był i nie kupiliśmy. Aha, to mniejsza. Dobra, mniejsza o to, ale i tak nie mamy za co, bo przegapiliśmy cenę na rzepak i na pszenicę. Ale czekaj, no, nie Alt F, tylko Alt S. Moment, bo ja teraz jestem... Na coś by była cena w ogóle? Właśnie tak patrzę. Nie, nie ma, dopiero... Ej, na pszenicę wiosną była trochę cena. Ale nie, no tak, to w zimę będzie na pszenicę i na rzepak też w zimę. Dobra, lecimy dalej. Teraz mam przyczepy duże, to... No, teraz tą HW tam ona 14 ton pomieści, więc... I 15? 14 albo 15. Nie wiem jak to ten pan mówił wtedy. Widzicie, trochę wiesz, górki są. Wiesz, na pewno wejdzie 16, nie? No. Trochę górki są. Jeszcze wam pokażę nową talerzówkę kupiliśmy. Stwierdziliśmy, że kupimy też właśnie jakąś nówkę taką typową. 4 metry, taka zawieszana z metal fachu chyba, no metal fachu. I no, wam potem ją pokażę, myślę, na odcinku stależowania. O kurde, ale górka, uuu. No tu jest górka fyst, co ja jadę. Ale bizon nie ten, się nie ślizga nawet. Dobrze jest. Trochę pokręcimy sobie wajchą od klepiska. Albo nie pokręcimy jednak. Aha, bo to pozycja stojąca i to się tak ten... Tak się buguje ten panel IC. IC panel. To Gienek, to tam poprzecza wycinasz? No jo. No i na przyszły rok może jakąś kabinę kupimy do tego bizona, się zobaczy. No. Albo chociaż daszek. No i co teraz? No, teraz ja chciałem cofnąć, a ty się wpierdzieliłeś w mnie. Po hamulce tym ma słabe. T
Syn ma też takie słabe. Chyba tak wada. To bizon. Chyba wada bizona. Ogólnie to bizonem na kołach przyjechaliśmy z 30 km. Jechaliśmy. Normalnie tak trąbili, a tak wyzywali na CB radio, jak Miki osobówką jechał i miał To CB. dajcie spokój. Miał CB radio wsadzone, mówili, kur... Żniwa za miesiąc, a ci bizony jadą. Nie? Tam się widać, ktoś Ale znał. był ładny, to niektórzy to nawet chwalili, ale... Rzadkość to Wtedy była. bez sieczkarni jeszcze był. Ale ładnie, że plus właśnie dla tego pana, że tak ładnie odmalował, nie? A tak to technicznie chyba też jest dobre, mi się wydaje. No tam wie, nic nie widać, żeby jakaś była wada, nie? Na razie. No na razie nigdzie olej nie cieknie, nie poci się. Tam chyba z jednego tego węża tu po lewej trochę cieknie, nie? No ale to tam pewnie ta szybka złączka, co jest, to tam puszcza. No. A to się wymieni na sezonie, najwyżej wiecie, tam włącz to moment już wymienić. No wiesz, silnik moment, nie moment, zdrowy. ale jakby na polu pielęgnął, to przestój, nie? No, Jakby ja silnik tak sobie. ogólnie, to jest zaraz na stówę. Ja mam 84 tak procent na oko. Tak już ponad szybkę. Szybka właśnie ładna, nie wiem czy to wymieniana była, bo kurde, w tych wszystkich bizonach taka zakurzona była, u nas była wymieniana w tamtym czerwonym. Nie wiem czy ten. Była, no bo Czy ten gościu kurde, też to tamta to wymieniał? już była naprawdę żółto. No już nic nie było widać praktycznie. To już w sumie niepotrzebny odbiornik jak taka ładna, ale nie wiedziałem, że to będzie tak przejrzyście, bo jak na pusto to inaczej, jak na pełno to też inaczej. Dobra, wstaniemy sobie. No, w końcu trochę sobie pomócę, bo Miki zawsze ten, zawsze bizona Dobra, to zabiera. ja jadę za torem, co? Nie no, czekaj, dwunastką pojedziesz, a ja pojadę za torem. Czekaj. No dobra. Bo ja już no, też mam tutaj inofula. To muszę cofnąć. Masz odpalonego tego zatorka, nie? Dobra, luźna guma. To by się grzał. O Boże, czekaj, ja sobie drzwi pootwieram, bo dzisiaj aby 21 stopni mam, powiem ludzie. Trochę chłodno, znaczy chłodno, no, jak na lato to chłodno. A jak na rzepak to dobrze, bo by cię kłuło. No i no, przynajmniej trochę przewiew jest też na bizonie. Światła sobie zapalę. Ładnie, elegancko. Oświetlanie rejestracji na pełnej. Wam powiem, że możecie łapkę w górę zostawić, taka opcja jest tam na dole. I subika, jeżeli subskrybujecie. Emiki, to może ty pojedziesz pod mojego bizona, albo nie, bo w sumie jestem pierwszy. To nie, to ja pojadę pod swojego, a ty chcesz jechać pod swojego. Mam No nadzieję, że dobra. ogólnie taki problem jest z tą przyczepą, jak ktoś się ogólnie zna na modach, to pewnie jak teraz klikłem F5, to każdy będzie wiedział, o co chodzi, jak zobaczy tą przyczepę. No i no, czekaj, no, światło zgaszę. No, kolizy po prostu są za duże, nie wiemy, jak to będzie się sypało. No, Bo tam... jak będzie się sypało, to dobrze, a jak nie, to trochę lipa. No, widzicie, tu kukurydza już posiana jest po jęczmieniu. Trzeba opryskać będzie. Kurde, to po dziurach ciśnie. Ale te balonówki opony ponoć bardzo wytrzymałe i bardzo drogie. Dobrze, że na zapasie dostaliśmy jedną, ale to też jest taka sama? Taka sama chyba. Taka sama. A przyczepa też myślę się ładna. Szczelna przede wszystkim. No, szczelna czy nie szczelna? A to czemu ty tak jechałeś w koło? No nie wiem. Ty chory jesteś. Czemu ja? To było raz przy razie jechać i później dopiero byśmy pojechali. No nie tam, pomyślałem, bo dopiero spojrzałem, jak byłem, wiesz, daleko w przejeździe już. Ale teraz może się tak jakby zawrócę, bo tam nie wiem, czy nie jest taki garb. No, tam jest taki garb w tym polu. No to zobaczymy. O kurde, na pusto zetor ma ciężko. 27 tak jechał. Czekaj, ja No zobaczę. 12 też tak. Ja zobaczę, aby przy twoim bizonie, czy to pójdzie jakoś sypać. Masakra. No. O kurde. Czekaj, stój no. Podjedziesz? Ja stój no, stój no. No stoję. Zaraz jakbym podjechał, nie? To bym dopiero bym rurę otworzył. No dobra, to ja jadę dwunastką pod swojego, a ty tu się baw, żeby za dużo... Daj, nie... cofnę ci jest. No, jadę. Nie no, ale lipa z tą przyczepą. No jak ktoś, jakby ktoś ogarniał właśnie takie coś w Giancie, żeby kolizję obniżyć czy coś, to bardzo poprosimy o kontakt na fanpage'u bądź w komentarzu napisanie, że Michał, ogarnę wam tą przyczepę czy coś takiego. No. Nie, jak widzicie, on dwunastka. Ci osypie. Sypie? Ale nie na przyczepę. Chyba. No to tak czy O siak. nie, sypie.
Tak czy siak ludzie i tak prosimy, jak ktoś tam zna się na tych modach trochę, to prosimy o ogarnięcie. Może napiszę jeszcze tam do Kapa, może on to ogarnie, pozdrawiam. Albo do MP3 Lemona, właśnie autora tych bizonów. Może też ogarnie. No widzisz, ty tam już się sypiesz, a ja dopiero dojechałem. Ja się wyspałem. Dobra. A tam żmijka tebie. O Boże, jak wjechał w tym rzepo. Gdzie wjechałem? No jednym kołem tam delikatnie. Nie wiem, czasem za szybko nie jedziemy, ale tak jak widzę po siedce, to nie zostawia nic. No nie ma ten, jak ja patrzyłem, to ten, tam 5 ziarenek jest na jedną dłoń. Ule, to i tak dużo. Nie no, 5 ziarenek na jedną dłoń to jest dopuszczalne. Tak, ale nie w bizonie. Jak nie w bizonie, w każdym kombajnie. Oj, ty to tam się znosz. Zależy jaka jest ten, jakie są hita. Bo to w instrukcji od hit zależy, a nie od każdym kombajnie. To w każdym kombajnie, tak jak tak pan Irek mi mówił. Tak, tak. Teraz jaki pan Irek teraz będzie zaraz? Mniejsza z tym. Rurę złożyłem ludzie dlatego, żeby tutaj właśnie przy tych wygibasach tutaj się nie męczyć. A tam na hydraulikę też właśnie jest zrobiona. Człowiek tak samo pomyślał jak u nas właśnie w bizonie już przemyślane. No, bo tak to kurde nieraz to naprawdę. Niby Najgorzej tych... jest właśnie jak ten, jak jest tak gorąco i wyjdziesz, nie? Niby tych hektarów u nas jest niedużo, ale dwa kombajny zawsze lepiej niż jeden. Może się gdzieś jeszcze pojedzie wyharatać komuś. Albo po znajomości, albo jak. Wiadomo, u nas też jest mało tych, te kawałki małe u nas są i wąskie dróżki, to z otwartą rurą się nie przejedzie, nie? Teraz właśnie ten duży. Wiesz, tam z otwartą rurą się nie przejedzie, no ale wiesz, zamkniesz rurę to... No... Rurę jest ciężko otworzyć, albo w rurze czasem zostanie zboże. No, to wtedy jest masakra. No, to wtedy nawet w dwóch trzeba otwierać. Jeden z przyczepy, drugi z bizuna. No my mieliśmy właśnie taką sytuację w żniwa. Co bizon nam nie chciał wysypać, wiesz? I ten... To tą klapę w zbiorniku, co zbiornik wiaderkami wysypywali. No, no, no. To wtedy właśnie ten... Tak, puszczę cię. Wtedy była pełna... Cofnij. To wtedy była pełna rura. No. Jak jedziesz? Cześć, tu i... Tak jadę. Tak? Teraz to pojadę na pełną rurę. Aż mi się wyłamał. Zaraz sobie zdjęcie. Dobry sprzęt ogólnie mają te nasze bizony, bo tak to niektóre to kurczę byś kręcił, kręcił i... A ja tam nie wiem, ja tam innym nie jeździłem niż nasz. Kiedyś tam jeszcze je przejeżdżałem, ale to tam dużo nie jechałem, więc ten... A dzisiaj ten rzepak polecimy jeszcze następny może, co? No, żeby, bo czasem może padać, bo tam coś ta pogodynka mówiła. Na jutro zapowiadają znowu deszcze, kurde. A na Polsacie najlepsza pogoda jest zawsze, pamiętajcie, tam można wierzyć w pogodę. Bo na jedynce zawsze okłamią. Audycja zawierała lokowanie produktu. Tak. Ej, Gienek, to teraz ten. Teraz podniesiemy, przejedziemy tam prosto. A nie, bo tam dwunastka stoi, to nie. To jeden musi jechać tak. To ty jedź tak, a ja podniosę. Ale taka mega akcja na dwa bizony. Mam nadzieję, że dużo tu wyświetleń będzie, bo... Rzadko kiedy tak na YouTubie taką akcję się widzi jeszcze takimi pięknymi bizonami, nie? O, jeszcze na takim fajnym polu. No, takim dużym. Nie duże, nie duże, no wiem, no jest co robić, nie? Jest co robić na dwa bizoniki. Jednym też byś obskoczył. Śmiało, nie? Ale po co się męczyć na jednego? A urwie. No wiedziałem, nie? Boże, że mi jaka z wrażenia zrobiłem. Ma rurę na... od razu. Ma rurę hydrauliczną, to nie. Ja chyba objadę. Ja się wolę wysypać, bo... Albo... Nie dojechałbym do tej, do zbora. Ja właśnie nie wiem, masz czy bym objechał, czy nie. Sesja zdjęciowa, chwila dla fotoreporterów. Jak a ile to? Miałeś zbiorników? 65% tak na oko. No pod szybkę, nie? Prawie. To wysyp się. Dobra. No
tyłu trzeba dać teraz. Ty, autosanka będzie pełna prawie. No, też jak mi się coś wydaje. Bo ty nie miałeś... ma co sypać, bo rzepak to jednak lekki, to by wyleciał. No, nie ma co za dużo sypać, no racja, racja. Lepiej nasypać ten, jak i tak to jest... I tak daleko to... do domu nie ma. Tak? Daleko do domu nie ma, a i tak nam się na pewno zmieści na wszystkie przyczepy i tak. Dobra, 600 kg może zostać. Nie będę sypał na drugą przyczepę. Pojadę dalej, żeby ginka w końcu dogonił, bo on popierdziela tym bizonem, ja wam mówię. To ja za stary kombajnista jestem. No. Ja tam duszę, a ty jeszcze tego kombajnista nie masz wyczutego. Gienek cały czas tylko przyspieszak, przyspieszak i nida, nie? O, góra, dół, trochę, motowidła, tam, szybciej, wolniej. Spolkuje, bo wiesz jak... Gienek tam trójką już jedzie. O, trójką. Tylko, że przyspieszasz ten, zniżony na maksa tam. No, bo blizno ma trzy biegi i do tyłu jeden, nie? No. Trójką by tam leciło. Nie no, to taki, w takim przepalonym jak w tym roku, gdzie niegdzie to można by było lecieć. To byś mógł może zapać kombajn, nie? No, bardzo możliwe. Ale by się owinęło. I może ten, może dzisiaj jak okiwamy te rzepaki, to może się podskoczy na ten. Jeszcze ten, łąkę dzisiaj skosić, co? Czy lecimy zboża? Może lecimy zboża, bo łąkę tam się obetnie jeszcze mamy. Znaczy się siano trochę mało, ale... No trochę mało, bo kiszonka jest. Bo łąka już odrosła i... Mieliśmy dylemat, czy łąkę dzisiaj ciąć, czy rzepak, ale stwierdziliśmy, że rzepak jak jutro znowu deszcze, to żeby wiecie, bo popada jutro, pojutrze i po pojutrze, to wiecie jak to będzie wszystko wyglądało. No i zaś pogoda przerwie i będziemy rzepak kosić. Wyleci. I koniec sierpnia będziemy kosić. Jeszcze może w dodatku byśmy musieli kosić koniec sierpnia. No jest koniec sierpnia, ale to w real life. Teraz tak może jest. Połowa, nie, no koniec lipca teraz jest. Jak to tak kurczę, połowa nawet bym powiedział. Nie no, no środek lat. No w sumie, ej no, bo lato się w czerwcu zaczyna faktycznie. No to tak połowa lipca jakoś jest. Ty, a jak ty pod tą przyczepę podjeżdżałeś? Nie wjeżdżałem na przyczepę, kiedy tylko obok, na boku się spało jakby. O Boże, serio? Ale ty no. Z rurą zamkniętą podjeżdżałeś i jakoś tam ten, tak? Na czuja jakoś tam. Tak wiesz. A, jak zaczęło lecieć, to stawałem, nie? Boże. No ja się będę tu sypał raczej, nie? Ja też się tu wysypię. No kurde, Gienek. No co no? Na pół to pole trzeba było przeciąć. Albo przyczepa o, na... O, tak się sypie, widzisz? Aha. No to ja może w tylnym rogu mi załapię też. Powinno. No da! No, łapka w górę. Przede wszystkim, czekaj, no raz, aby. Ale mi się klawiszologia myli. Mam stać czy jechać? Stój. Dużo zdjęć chcę porobić, żeby ładne były. A mnie tu dobra. Otwieramy rurwę. Rurwę. Ja nie kończę. Teraz możecie dopowiedzieć, co Michał pomyślał. Osypię. Dobra, Gienek, ty to może. Ty to masz tańskie techniki. Nie, już drugi raz powiem. No tak. Oooo, ty tam ten, i tu to taki wąski przejazd już do 12 zostanie. Ty, to ja wiesz co? Ja tu dojadę. Ten cienki przejazd. Nie, jedź tam, to wytniemy na FPR, a później będziemy tam to ciąć, bo tutaj jest ten, akurat na twoją szerokość. No dobra, ja zrobię po swojemu. No, ty i te twoje... Moje wywody, hihi, śmiechy. No, ogólnie ten odcinek dostaniecie raczej... Czekaj no. Dzisiaj dostaną tamten z jęczmienia. To w czwartek raczej. W czwartek. A dzisiaj co mam? Środę już, nie? Nie, no. No. Dzięki tam za ogólnie za wyświetlenia pod tym odcinkiem z nowego paszowozu. I za łapeczki. Ja za każdą łapeczkę dziękuję i pamiętajcie, serduszko w komentarzu jak napiszecie, że daliście łapeczkę. Takie no, coś. No i pewno, mnie tu zostawił, nie? Coś za coś, nie? No co cię zostawiłem? No kurde, Gienek. Samodzielności ci trzeba nauczyć. Ojej. Ale teraz na... pamiętać jak w tamtym roku mnie zostawiłeś na tej piątce tam, sam? O Boże, a jak sam? No, zostawiłeś mnie ciągnąć z przyczepą i tyle cię widziałem. O Boże. A ja tam nie kosiłem? Nie. To może mnie się pomyliło, się.
No, elegancko Bizon chodzi na razie. Odpukać. Jest dobrze. A kto tam? Prokurator? O Jezu. Ale ta klapa to się wysoko podnosi. W sumie ja może ją zamknę, czekajcie, muszę sobie usiąść, bo jak na stojąco to lipa. Nie powinno się kurzyć, no ale... Czasem wiesz, jak tam się naelektryzuje, to może puknąć i ta klapa się podniesie, ale... Ojej, gówno ci się tam naelektryzuje. Bo fajne by było jakby tak jak w realu, że na tą pierwszą tą i tak delikatnie się ona tylko podnosi, nie? No a tutaj od razu się tak kurde podniesie wysoko. No, że ja cię nie widzę, nie? A tak to cię widzę chociaż. Tam z tyłu. Widzisz? No widzę, no widzę. O, pod górkę teraz zaraz będę wjeżdżał. Ja już jestem na górze. Kurde, jestem ciekaw jak to na jesień w tym dołku będzie wyglądało, bo ten rzepak w miarę ładnie w tym dołku, jakby mokro tam nie było, nie? Jestem ciekaw jak ten drenaż... O, a tu nasza łąka, o, tam. No, też to napisać, mamy co... do tego pola mamy dwa wjazdy tak w sumie. No. Do tamtego dziewięćmy też. O kurde, Bizon bokiem poszedł, czułem. Ej, koło zgubiłem ty mnie. Oj. Jest. Z wózka odkręcaj. Nie, jest ten, od tej przyczepy balonowej. Jakiej? Tej nowej. O Boże, a ten, zapasówkę się weźmie. O. A w autosance nie ma zapasówki? Jest, ale by ci nie pasowała. Nie no, od wózka by pasowały chyba. W realu nie, ale tak to we farmingu są takie same. Farming to tak. Łe, ale lipa. To. No, będę na górkę musiał z powrotem tu jeszcze wjeżdżać. To lepiej na... kosić i wjechać pod górkę, czy kosić i jechać z górki? Kosić pod górkę. Dobra. Ja na takich górach to może na sitach być zguby. No to właśnie w sumie ładnie jak 5 ziarnen, 5 czy 4 ja mówiłem ziarenka. 5. No to jak 5 na dłoń to jest dobrze. Bo na górkach... No to takie górki, ale nie są takie tam. Bo to ten, by było te sita 3D trzeba kupić, czy jak to one tam mają. No albo jakieś inne jeszcze te sita się nazywają. No są takie właśnie na górki lepsze. A sita 3D do Bizona? Nie wiem czy by to pasowało w sumie. Może są, ale wątpię. No, ten to, kto tam widział te trailery Farminga 19, może napisać jak tam wrażenia po 19. O, no, dokładnie. No, i czy kupujecie? Polecam, jak na razie. Nie grałem, ale polecam. Nie no, trudno coś polecać, czego się nie używało, nie no, ale... Moim zdaniem będzie zarąbiście, nie? No. Bo dużo się zmienia teraz w Farmingach, bardzo dużo. Tylko moim zdaniem ta mapa trochę ten, zbyt kwadratowe pola, no to, no to mnie przeraża po prostu, nie? O, Reksiu, Reksiu już zaczyna szczekać, nie? Czyli koniec odcinka się zbliża. Całe pole wyhadrataliśmy w 20 minut, no grubo. I no, łapka w górę, subik, jeżeli byliście w komentarzu, napiszcie, czy zostawiliście łapkę w górę. Ja wam przypnę serduszko i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć!